Dzień dobry Państwu, ze studia WPS Production mówią do Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Z wydarzeń w ostatnim czasie jedne są mniej jak zwykle ważne, drugie bardziej. Niektóre są wręcz przemilczane, pomimo że są bardzo ważne. Do takich wydarzeń, które nie krążą w ogólnym obiegu, nie są na pierwszych czołówkach gazet, nie są w pierwszych i lokalnych programach telewizji, zarówno państwowych, jak i prywatnych, jest zagadnienie obrotu ziemią. A to jest sytuacja bardzo ciekawa, dlatego że już wkrótce zbliżamy się do dnia, kiedy ten obrót ziemią w Polsce będzie wolny. I w tym okresie, kiedy uwolnienie jak gdyby obrotu ziemią, pojawiła się nagle sprawa projektu ustawy, a także to już nawet nie jest prawie projekt, bo to już jest przyjęta ustawa, tylko która została wysłana teraz do zaopiniowana przez Senat. I tutaj nowe władze, no głównie PiS, zaproponował taką ustawę, która nazywa się ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej Skarbu Państwa oraz zmiany niektórych ustaw. To jest ustawa z 31 marca 2016 roku. Proponowana przez PiS nowa ustawa to ustawa, która odnosi się do wcześniejszej ważnej ustawy z 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a także w dużym stopniu koresponduje tak naprawdę z ustawą zasadniczą, z Konstytucją Rzeczypospolitej, dlatego że w tej określa się gospodarstwo rodzinne jako podstawę systemu polityczno-społecznego w Polsce, podstawę ustroju rolnego, ale jednocześnie w Konstytucji napisane jest, że wszyscy względem prawa są równi. Jest tu pewna sprzeczność, dlatego że z jednej strony w nowo proponowanej ustawie o wstrzymaniu rzekomo sprzedaży tych gruntów, które są w gestii Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, daje się prawo do nabywania gruntów rolnikom indywidualnym, ale pytanie pozostaje, dlaczego się nie daje tego prawa w ogóle obywatelom Rzeczypospolitej Polski, Polakom. Bo przecież może być tak, że ktoś, no na przykład ja, znudzony życiem w mieście, chciałbym podjąć działalność rolniczą i ostatnie lata swojego życia spędzić na wsi, przyjmując nową rolę społeczną rolnika. To nie może być zabronione. Ta ustawa jak gdyby ogranicza mnie w moich prawach i de facto ogranicza prawa takich ludzi jak ja, którzy by chcieli się na coś decydować. Ale jednocześnie, tu jest ciekawa sprawa, zabraniając nabywania tych zasobów gruntów pozostających w gestii Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, daje się to prawo związkom wyznaniowym. Okazuje się, że rolnik indywidualny, no to jeszcze w jakim stopniu jest zrozumiałe, ale skąd pojawia się osoba prawna o pewnym charakterze też określonym, jakim jest związek wyznaniowy? Czy są to kościoły, nie tylko chodzi o kościół katolicki, ale czy związki wyznaniowe to także związek gmin wyznania żydowskiego. I inne, prawda? Kościoły, związki wyznaniowe, czyli one są w jakiś sposób uprzywilejowane, to one będą mogły nabywać, a Polacy inni, nie będąc rolnikami, już nie będą mogli nabywać. No jest jeszcze tam kilka niuansów tego wszystkiego, bo na przykład nie ma żadnych ograniczeń do nabywania tych gruntów, zasobów Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa pod potrzeby takie jak parki technologiczne, ale także centra biznesowe, czyli wyłącza się tak naprawdę z obrotu rolnego. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Kontynuuje się tą całą strategię obowiązującą od końca lat 80., początku lat 90., że bez oporu wszystkie przedsięwzięcia handlowe, wielkopowierzchniowe, magazynowe, centra logistyczne i tak zwane przedsięwzięcia komercyjno-handlowe mają pierwszeństwo przed przedsięwzięciami typowo przemysłowymi, produkcyjnymi. Preferowanie związków wyznaniowych jako uprzywilejowanych do nabywania, no jakoś mnie zadziwia. Dlatego, że kościoły powinny być jak gdyby ubogie tym majątkiem materialnym. One powinny zajmować się sprawą duchowości, kształtowania. Nie działalnością gospodarczą. Skąd taka
pazerność na dobra materialne, tak potępiane, które nie są celem naszej egzystencji, gdyż cel tej egzystencji, gdzie chwilowo przebywamy na ziemi, a nasze zbawienie jest w niebie, jakoś to nie koresponduje mi z tymi rozwiązaniami prawnymi. No, ale oni pośrednicą, prawda? Między tobą a niebem. No. Załatwiają ci to niebo, przecież że trzeba im umożliwić funkcjonowanie. Przepraszam, że się śmieję, to jest straszne. Generalnie rzecz biorąc, to jest straszna rzecz. Aż się prosi, to wspomnieć tutaj o tej nauce. Chrystus tak mówi, przekupnie wygoni ze świątyni. Tutaj trzeba od razu dodać, Kościół w Polsce, no w ogóle to jest utajnione. Kościół nie podaje oficjalnie, ile posiada. Jakiego rodzaju zasoby posiada. A nie jest tajemnicą, że jest największym posiadaczem ziemskim w Polsce. Tak, i ocenia się no, z takich dostępnych informacji, że posiada około 160 tysięcy hektarów. Przy czym warto tutaj przypomnieć, że został wywianowany tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. No, to była forma łapówki po to, żeby tutaj popierał to wejście cały czas i Polaków tam popychał w kierunku Unii. I rząd, to wtedy był rząd SLD, wywianował kościół sporymi dobrami. Nawet kościół otrzymał ziemię na ziemiach zachodnich, naszych ziemiach odzyskanych, gdzie go nie było przed 1939 rokiem, więc otrzymał. Nie możemy zapominać o tym, że do wielkości obszarowej naliczane są pewne opłaty, czyli jest tam pewien rodzaj ucywilizowanej łapówki w stosunku do Kościoła. Właśnie, bo dlaczego Kościół otrzymuje pieniądze z Unii Europejskiej. Także nie nasze datki na tace, tak zwane tacowe, nie to decyduje o sile ekonomicznej Kościoła. To są ogromne kwoty. W ogóle to powinniśmy przypomnieć, że to, o czym mówimy, a więc swobodny obrót ziemią, który ma nastąpić w tym roku, jest konsekwencją tego, że Polska została wepchnięta do żydowskiej Unii Europejskiej. No dlatego nie możemy się dziwić, dlaczego Kościół tak przychylny był w wejściu do Unii Europejskiej, właśnie, skoro de facto już czuł te pieniądze, te dopłaty, te łapówki tak naprawdę w stosunku do posiadanej własności ziemskiej, dlatego że przecież Kościół mógł te grunty wydzierżawiać, przekazywać użytkownikom tak naprawdę, a jednocześnie dopłaty był beneficjentem tych opłat. No tutaj jeszcze, ja już nie będę mówił o konkordacie, bo akurat to nie dotyczy może ziemi. Tam też są zapisane daniny, jakie trzeba na rzecz Kościoła odprowadzać. No i to odprowadzają wszyscy, nawet nie katolicy. Konkordatowi powinniśmy poświęcić specjalną audycję, bo to jest sprawa bardzo zasadnicza. Ale powiedzmy jeszcze to, że już właściwie od początku lat 90., kiedy doszło do tego stowarzyszenia z Unią Europejską, no mówię to na podstawie książki Achmatowicza i Krzemienia, Wyprzedaż polskiej ziemi, w obcych rękach już podobno znajduje się około 30% polskiego terytorium. No to jest ziemia niekoniecznie rolna, tylko w ogóle ziemia, obszary polskiej ziemi. I to głównie w tym pasie ziem odzyskanych. To jest stan dzisiejszy na dzisiaj. A to dane Achmatowicza i Krzemienia to były dane sprzed 15 lat. Sprzed 15 lat, tak, na podstawie statystyk policyjnych między innymi też. Warto tutaj powiedzieć o pewnym kuriozum. To żądanie, ten wymóg zapisany w traktacie akcesyjnym, potwierdzony później traktatem lizbońskim, który ratyfikował nieżyjący prezydent Kaczyński, czyli członek PiS-u, warto dodać jeszcze, że ten zapis, wymóg w obrocie ziemią, zapisany w traktacie akcesyjnym, potwierdzony traktatem lizbońskim, który podpisał Kaczyński, jest bardzo niekorzystny, ale jest to wymóg unijny i o dziwo dzisiaj ta sama Unia Europejska ostrzega przed wykupem ziemi rolnej przez korporacje finansowe, przez zachodnie korporacje finansowe. Ale kogo ostrzega? No, wszystkich ostrzega, też między innymi i nas. I to ostrzeżenie wyszło z centrów Unii Europejskiej. Zachodzi obawa, żeby nie zostało zniszczone to rolnictwo, jakim dysponuje Europa. Czyli zagrożenie dla przejmowania ziemi istnieje ze strony tych korporacji finansowych zza oceanu, czy z Wysp Brytyjskich, prawda? Czyli tych ośrodków finansjery światowej żydowskiej. Bo wiadomo, jak wygląda rolnictwo dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. To jest rolnictwo zniszczone. Tam zresztą prawie, że nie ma farmerów. 5% tylko zostało. Reszta jest w rękach
reszta ziemi jest w rękach banków. I to samo może spotkać również i nas. No, biorąc pod uwagę zdolność nabywczą społeczności, nazwijmy to umownie zachodnich, czy też biznesu zachodniego, bo to rolnictwo to naprawdę jest rolnictwo przemysłowe, więc możemy mówić o biznesie w dziedzinie rolniczej, także w stricte działalności rolniczej, już nie mówię o przetwórstwie, tylko w uprawie. To są uprawy typu przemysłowego, z zupełnie przemysłowymi metodami uprawy. No, jest jakąś modyfikacją to, że przyroda ciągle odgrywa dużą rolę, ale przyrodę można w pewien sposób poprawiać, modyfikować, stąd ta cała technologia GMO, która nie liczy się tak naprawdę z efektami zdrowotnymi i jakościowymi żywności, tylko z efektem biznesowym, czyli z efektem komercyjnym, to znaczy wielkości produkcji, zyskowności tej produkcji, no i oczywiście minimalizowaniu strat na produkcji, prawda? To jest typowa taka kalkulacja dla produkcji przemysłowej. I na przykład w Stanach dochodzi do takich incydentów wobec tych farmerów jeszcze, no, indywidualnych, którzy tam istnieją, że stosuje się wobec nich drony, znaczy strzela się do nich, jeśli oni nie chcą stosować upraw GMO czy nawozów modyfikowanych genetycznie. Więc ich się po prostu likwiduje w ten sposób. W przyszłości możemy się spodziewać czegoś podobnego i u nas. Ale jeśli chodzi o nasze rolnictwo, to też sobie powiedzmy, że od roku 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, istniało w Polsce ponad 2 miliony gospodarstw rolnych. 2 miliony, tam chyba 50 tysięcy, coś takiego. W tej chwili mamy 1 400 tysięcy gospodarstw. O ile nie mniej, po tych kilkunastu latach. Przy czym tendencja w rolnictwie jest cały czas tego typu, że opłacalność produkcji rolnej systematycznie spada. Dzieci rolników nie chcą się zajmować rolnictwem, bo jest to działalność nieopłacalna. Więc będą się wyzbywać ziemi. Poza tym nie działają żadne mechanizmy tak zwanego wolnego rynku, dlatego że monopolistyczne struktury decydują o tym, to znaczy zmonopolizowany skup produktów rolnych w rękach nielicznych dużych korporacji, zmonopolizowany obrót produktami rolnymi, no i w dużym stopniu zmonopolizowane przetwórstwo, bo przecież to, co się nazywa u nas polską produkcją rolniczą, to, czym się tak naprawdę chlubimy, tak naprawdę w dużym stopniu jest produkcja na terenie polskich, ale przez przedsiębiorstwa będące już, nie będące już własnością Polaków. Sokołów, prawda, to należą do Duńczyków. To nie są polskie zakłady mięsne w Sokołowie, tak dla przykładu. Tak, to na Mazurek przecież. Także jakieś zakłady amerykańska. Przetwórstwa owocowo-warzywnego w Łowiczu, to nie są zakłady polskie, prawda. Oczywiście pozostał jeszcze może jako najsilniejszy taki sektor przetwórstwa mlecznego, ale widzimy, w jak trudnej jest sytuacji. To znaczy bardzo dołowana jest cena mleka, bo 70 groszy, 60-70 groszy za litr, to są ceny, no, po prostu zbrodnicze. Ceny produktów mlecznych są stosunkowo wysokie w stosunku do surowców. Jest, no tak, rolnik otrzymuje tam kilkadziesiąt groszy. Kilkadziesiąt. A litr mleka za mleko, a my za to mleko z wodą płacimy ponad 2 zł, 2,50. Produkty mleczne nie są specjalnie drogie, a w sytuacji, kiedy by to było kalkulowane na normalnych warunkach takich kalkulacji zdroworozsądkowej i ekonomicznie opłacalnej, to i pozostaje ten bat, to znaczy gra rynkowa przez te duże korporacje, które zawsze w każdym momencie mogą zaimportować odpowiednią ilość produktów z zagranicy, w ten sposób wpłynąć na rynek krajowy, dołując ceny, oczywiście ceny zakupu od producentów do sieci handlowych, które tak naprawdę dopiero kształtują cenę tą dla konsumenta. No, ta cena dla konsumenta to jest zupełnie w dużym oderwaniu od kalkulacji producenta, prawda? Dlatego, że tutaj siła kapitału tego handlowego jest tak duża, że one dyktują warunki zakupu i de facto określają opłacalność tej produkcji, to znaczy jej małą opłacalność de facto. Czyli ten sektor przetwórstwa mlecznego w Polsce jest w bardzo trudnej sytuacji, no bo on wykazał dużą taką przedsiębiorczość, szybko się stosunkowo zmodernizował, przyjął te wszystkie normy jakościowe i tak dalej. Tu przy okazji właśnie tego mleka. I to jest kość taka niezgody, dlatego że to bardzo jest trudne do zaakceptowania przez duże koncerny.
to trzeba też o tym przypominać, jeśli chodzi o produkcję mleka, że wchodząc do Unii Europejskiej musieliśmy wybić stada krów. Także liczebność pogłowia krów w no tak, tam była chyba 16 milionów. Musieliśmy doprowadzić do stanu 1945 roku. Także to jest w ogóle. A teraz jest jeszcze mniej. Tak, jeszcze jest mniej i podobne te regulacje, takie zabiegi są w rynku, na rynku wieprzowiny i tego, tak, tego, my tego sprowadzamy żywca wieprzowego. Zwiększamy wartość tych środków produkcyjnych, to znaczy rosną ceny pasz, natomiast cena skupu mięsa wieprzowego, jak innych, jest dołowana. I teraz, przez to tak, zyskowność produkcja rolna generalnie w Polsce, jej opłacalność maleje. My nie jesteśmy państwem samowystarczalnym żywnościowo, a musimy sprowadzać z zewnątrz produkty rolne po znacznie wyższych cenach, niż bylibyśmy w stanie wyprodukować sami. Znaczy my jesteśmy samowystarczalni, to znaczy potencjalnie, potencjalnie tylko, tylko że to zostało decyzjami zniszczone. Administracyjnymi tak. Jesteśmy przez bandę żydowskich rządów zostaliśmy doprowadzeni do takiego stanu i przez wejście do Unii Europejskiej. No to też jest ten cały żydowski interes. Ale tutaj się pojawia, no my tak mówimy, nie jesteśmy tak naprawdę rolnikami, ale zastanawia mnie, co robi polska wieś w sensie reakcji ludzkiej, co robią związki rolnicze, co robią związki zawodowe rolnicze, co robi partia rolnicza, czyli PSL. Jest partią w zasadzie wyjątkowych konformistów, sprzedawczyków, którzy tym najgorszym tego słowa znaczeniu kierują się prywatom i które dla celów osobistych nie biorą pod uwagę rozumowania w kategoriach ogólnonarodowego, ogólnopaństwowego. Nawet wczoraj w jakiejś żydowskiej gazecie przeczytałem, że PSL zmienił politykę, jeśli chodzi o sankcje w stosunku do Rosji. W tej chwili uważają te sankcje za niekorzystne. A jak byli we władzy razem z PO, uważali, że sankcje wobec Rosji są potrzebne. To jest partia, która reprezentuje rolników. No tak, tylko że teraz już można mówić, że ona to jest robiła niekorzystne. Dobrze rolnikom. Teraz już można mówić to, że jest niekorzystne, a dawniej to jeszcze kilka miesięcy temu to okazało się, że to jest politycznie poprawne, wobec tego tej reakcji no, politycznej jest, nie było, prawda? Cały czas jest, żydowskie rządy są jak najbardziej za sankcjami. Teraz oczywiście odgrażamy się w oficjalnych denuncjacjach, że ten rynek wschodni dla nas nic nie znaczy, bo my sobie świetnie radzimy na rynkach zachodnich. Oczywiście to jest taka bajka, dlatego że te przykładowe jabłka, które miały znaleźć bez problemu nabywców na całym świecie, okazuje się, że ta produkcja, no chyba zdolność Polski to jest ponad 1 000 000 ton rocznie. W tej chwili to jest już przynajmniej ze 20-30% mniej, chociaż zdolność produkcyjna jest ciągle duża. Natomiast chyba około 500 000 ton to brał sam rynek rosyjski. I teraz jeżeli tego nie ma, to wprawdzie chwalą się, że to nie ma znaczenia, bo nastąpiło rekompensata w postaci wzrostu liczby kontrahentów, tylko że zwiększyła się ilość kontrahentów, ale nie zwiększyła się wielkość sprzedaży. Ona zmalała. Dlatego, że ta zdolność nabywcza tych krajów jest znacznie mniejsza niż Rosji. Nie mówiąc o tym, jak trudno będzie odtworzyć ten rynek wschodni, nawet gdyby udało nam się naprawić te stosunki polityczne. Prawda? Na co nic nie wskazuje, dlatego, że w dalszym ciągu z jakąś samobójczą pasją rząd PiS-u kontynuuje tą politykę konfrontacji z Rosją, czyli de facto niszczy polskie rolnictwo, a chce zabiegać o poparcie polskiej wsi. No myślę, że w końcu polska wieś się otrząśnie z tego amoku propisowskiego i nawet chyba proboszczowie, którzy tak zachęcają, no, zachęcali do głosowania na PiS, no, przestaną mieć realny wpływ na wybory polskich rolników. Mnie nasuwa się podsumowanie tej naszej rozmowy tego typu. Od 90 roku polityka wszystkich kolejnych żydowskich rządów prowadzi do nieopłacalności produkcji rolnej. Systematycznie spada opłacalność tej produkcji, ubywa gospodarstw rolnych. Jednocześnie wchodzi przepis, powiedzmy on teraz zostanie w jakiś sposób tam wstrzymany, chociaż tu jest duży znak zapytania, wchodzi przepis o swobodnym obrocie ziemią, czyli każdy spoza Polski będzie mógł ją kupić.
No, dla celów politycznych PiS występuje rzekomo jako sumienie narodu, mówi, że wstrzymał, czyli uratował polskie rolnictwo. I teraz, ale otwiera tą furtkę, że właśnie, nie dla wszystkich, dlatego że tak zwane związki wyznaniowe będą. Wymóg unijny, żeby tak było, prawda? No to żydostwo europejskie tego się domagało. Nasza Unia Europejska powstała głównie, no to była dyspozycja żydostwa z USA. Nawet można powiedzieć, że w ten sposób kosztem polskiego rolnika Żydzi pozbyli się konkurencji, bo inni mogli konkurować o tą ziemię, a teraz oni już nie mają konkurencji. I to więc jeszcze raz. Spada opłacalność produkcji rolnej, zmniejsza się ilość polskich gospodarstw rolnych, Polacy nie będą mogli kupować ziemi, no, zgodnie z ustawą czy uchwałą, którą wprowadzi PiS, natomiast będą mogły ją kupować związki wyznaniowe, czyli Kościół, Żydzi, no i kto? Ci, którzy założą nowe kościoły. No chyba musimy założyć Kościół Polski. I na tym dzisiaj zakończymy. Ze studia WPS Production mówili do Państwa Dariusz Kosiul, Paweł Ziemiński.